na powązkach, na łączce, gdy odbywała się ekshumacja zwłok żołnierzy wyklętych, obok szczątków doczesnych znaleziono medalik z wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej. I dlatego jesteśmy wdzięczni i mamy wręcz obowiązek czcić tych bohaterów, którzy w Polsce powojennej podjęli próbę walki z komunistycznym reżimem. Po raz piąty spotykamy się na biegu Wilczym Tropem w Kodniu. Jest to 8. edycja narodowa, 10. ustanowiona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. My po raz piąty w Kodniu spotykamy się dzisiaj w trzech biegach. Bieg Malucha, Nordic Walking i bieg główny 1963. Będzie około 100 zawodników. Czekamy na tych, którzy się zgłosili internetowo, bo mieliśmy też zapisy internetowo. A teraz tuż przed biegiem jeszcze ci, którzy nie zdążyli się elektronicznie zapisać. Maluszki biegną do mostu przed Kalwarią, natomiast reszta, czyli Nordic Walking, bieg główny, biegną alejami Kalwarii Kodeńskiej. Bieg jest co do metra wyliczony. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku ustanowił 1 marca dniem pamięci żołnierzy wyklętych. My to święto obchodzimy jako kontynuację biegu tutaj kolejnej edycji. W tej chwili zaczyna się ten bieg, drodzy Państwo, od pomnika powstańców styczniowych i kończy na tu przy pomniku powstańców styczniowych. Dlaczego? Dlatego, że i żołnierze, i powstańcy walczyli o wolną Polskę. I pech chciał, że to z tym samym okupantem. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Mariuszowi i wszystkim, którzy do tego się przyczyniają, bo to jest bardzo ważne. Pamięć o żołnierzach wyklętych, która przez lata była w ukryciu, o której mówiliśmy w domach. Żołnierze wyklęci, którzy byli określani jako przestępcy, od paru lat uzyskują należne im miejsce w naszym społeczeństwie, w naszym państwie, w naszej historii. Powstańcy styczniowi i żołnierze niezłomni prowadzili walkę z tym samym okupantem. Ich dążenie do wolności, ich bitność była taka sama. Nieprzypadkowo żołnierze niezłomni wygrywali na tym samym terenie jak powstańcy styczniowi. Na Podlasiu, na wschodnich województwach Rzeczypospolitej Polski. Ten fenomen zbieżności powstańców styczniowych i żołnierzy niezłomnych w sposób wspaniały opisał jeden z pisarzy, mówiąc, gdy walka o wolność raz się rozpoczyna. Z ojca dziedzictwem krwi spada na syna. Ten bieg jest coraz sławniejszy. Do tej pory sąsiedzi do nas przyjeżdżali, ale też ci, którzy zaczynali z nami biegać, są z nami dzisiaj. Odpoczywają w pokoju wiecznym i nie stratujcie mi tam wikarego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Start! Pamiętamy o żołnierzach wyklętych i już po raz piąty w Kodniu był zorganizowany bieg tropem wilczym. No dzisiaj dodatkowe atrakcje jeszcze, bo obecność pana ministra Romanowskiego u nas, także zaszczycił nas swoją obecnością, także plus jeszcze całkowicie dużo młodzieży było, dużo uczestników, uważam, pomimo tego, że pogoda nie jest najlepsza, ale mówię, pamiętamy o żołnierzach wyklętych, mamy to w tradycji. I nie tylko żołnierzy wyklętych, bo również o tych pomniki, które postawialiśmy, pomnik na stulecie odzyskania niepodległości. Także Kodyń jest miejscowością na pewno patriotyczną. Zresztą zobowiązuje nas do tego Matka Boska Kodeńska i Bazylika tutaj. Także pamiętamy o tych żołnierzach wyklętych.